Do dzisiaj obowiązywał zakaz wstępu do wody na kąpielisku Balaton. Na szczęście zabiegi zarządców przyniosły spodziewany rezultat. Napowietrzanie i oczyszczanie wody ograniczyło liczbę sinic. Stan taki może jednak nie utrzymać się dostatecznie długo. Sytuację uzdrowiłyby na pewno opady deszczu, którego jak na razie prawdopodobnie w najbliższych dniach nie ma się co spodziewać, no chyba że przez weekend. Ponton motorowy pracuje na pełnych obrotach, choć nikogo nie trzeba było ratować. Zarówno sam ponton, jak i inne przedziwne urządzenia, które od kilku dni znajdują się na Balatonie, służą tylko do jednego celu. Wodę trzeba natlenić, bo tylko w ten sposób można poradzić sobie z największym zagrożeniem, jakim są sinice. No dzisiaj akurat pływamy na tym zbiorniku, no od poniedziałku właściwie mieszamy ta woda, żeby ją mocniej dotlenić, żeby ta sinica zeszła z tego zbiornika, żeby mieszkańcy naszego miasta i nie tylko mogli wypoczywać na naszym Balatonie. Teraz też mogą wypoczywać, lecz niestety nie mogą się kąpać, choć w tym przypadku lepiej używać czasu przeszłego. Kiedy nagrywaliśmy ten materiał, wciąż obowiązywał zakaz kąpieli, który został cofnięty w godzinach popołudniowych. Teraz można już bezpiecznie wchodzić do wody. Myślę, że jutro jeszcze będziemy dodatkowo wzbogaceni o duży agregat o wydajności 6000 litrów na minutę wody wyrzutu, więc tutaj takie zasilenie, takie dotlenianie strumieniami wody o takiej sile, myślę, że znacznie przyczyni się również do poprawy tego stanu wizualnego wody, a przede wszystkim dotleni wodę, co jest istotne przy walce z tą bakterią beztlenową, jaką są sinice. Dopuszczenie możliwości kąpieli jest tymczasowe, ponieważ wysoka temperatura stwarza idealne warunki rozwoju sinic, między innymi za pomocą takich pomp. Trwa całodniowa walka z niechcianym drobnoustrojem, który może wyrządzić spore straty w wyniku bliskiego kontaktu. Jest zagrożenie chemiczne, bo bakteria sinic beztlenowa, ona powoduje oparzenia. Szczególnie jest to takie niebezpieczne dla osób wrażliwych na tą bakterię, że mogą wystąpić mocne lub bardzo duże poparzenia, w zależności od stężenia. No, im większe stężenie i tak zwane świecenie jak następuje, no to wtedy to już jest naprawdę bardzo groźnie dla człowieka. Kąpielisko znajduje się pod stałym nadzorem stacji sanitarno-epidemiologicznej, która w każdym momencie może zdecydować o jego zamknięciu, jeśli uzna, że w wodzie znajduje się zbyt dużo sinic. Dlatego nikt nie rezygnuje z walki. Paliwa do pomp musi wystarczyć. Dziennie zużywa się go około 100 litrów. Tak naprawdę sytuację unormuje tylko opad deszczu. Jedynie poprzez to, jeżeli są dopływy w postaci opady w deszczu, wówczas z tych różnych źródełek ta woda napływa, czy powiedzmy w wyniku intensywnych opadów to z różnych miejsc wtedy napływa i na śluzy jest przelew i wtedy ten dopływ jest dużo większy niż odpływ i stąd dopływ świeżej wody powoduje to, że ona jest również w ruchu, ona się ta woda kotłuje i ona jest dotleniana i wtedy tutaj, że tak powiem, te sinice nie mają warunków do rozmnażania. Z zapowiedzi meteorologów wynika, że deszczu możemy spodziewać się w weekend. To tak na pokrzepienie dla tych, którzy nie wiedzą co gorsze, nie wchodzić do wody z powodu sinic czy z powodu złej pogody.